Cześć, z tej strony Sargon, a to jest kolejny odcinek naszej kariery Paris FC i na początku informacja, że Cicireti został piłkarzem kwietnia. A teraz czas na kontynuację naszych zmagań w Ligue 1. No i to będzie ostatni odcinek tego sezonu, trzeciego sezonu naszej kariery i od razu zapowiadam, że ten odcinek będzie długi, chociaż już pewnie zauważyliście po czasie na YouTubie, że on długo trwa. Ja oczywiście nagrywam komentarz po nagraniu całego odcinka, więc wiem, ile on zajmie po prostu. No, przygotowujemy skład na spotkanie z Lille, przechodząc już do samej gry, no i przechodzimy na stadion naszych dzisiejszych rywali do Lille. Niegdyś drużyna, która walczyła o Mistrzostwo Francji nawet kilka lat temu, no a teraz radzą sobie bardzo, bardzo przeciętnie, trzeba przyznać. Nawet do europejskich pucharów się nie potrafią zakwalifikować, więc o czymś to świadczy. No, tak się prezentuje ich skład. Jest kilka ciekawych nazwisk, ale mimo wszystko nie jest to jakaś super drużyna. Na pewno nie jest to ta ekipa z Hazardem, z... W sumie już nie pamiętam, kto tam grał, ale było kilku ciekawych piłkarzy tam poza Edenem. No, tak to wygląda w tym momencie. Kilka nazwisk można znać, ale większość z nich to są niewypalone talenty, jak na przykład Edgar Ije z Barcelony. No, a tak się prezentuje nasz skład tutaj. Naprawdę tutaj nie ma o czym już za bardzo mówić, nie ma tutaj specjalnych zaskoczeń. No, jak zwykle jest jakaś rotacja, tym razem na pozycji stopera zagra Garnier. Przechodzimy do spotkania Thierry Bifouma. Bifouma, no i genialna akcja w jego wykonaniu. Thierry z kolejnym golem na naszym koncie. Kolejna bramka tego piłkarza, no niesamowicie zastępuje Sako, to trzeba przyznać. Gdy tamten drugi jest kontuzjowany, no to Bifouma pokazuje po prostu, na co go stać. Dobry sezon. Naprawdę bardzo dobry sezon. Już to można powiedzieć, bo tak naprawdę ten sezon już niedługo się kończy. Ładna akcja, ładny rajd. No ten piłkarz z tego słynie, z tych swoich rajdów. Niesamowicie szybki zawodnik. No i to bardzo dobrze w tym przypadku wykorzystał. 14 gol w lidze. Naprawdę bardzo dobra forma. I kolejny rajd tego piłkarza. Niesamowicie szybki Bifouma. Nie może tego zmarnować, no i tego nie marnuje. 2-0, drugi gol Thierry'ego. Genialne, genialne spotkanie w jego wykonaniu. A to dopiero 9 minuta, on już ma dwie bramki na koncie. Dwa świetne rajdy. Naprawdę jak strzała, po prostu. Jak błyskawica. Niesamowicie. Tutaj po prostu ośmiesza obronę Lille w tym spotkaniu Thierry Bifouma. Podanie do Cicirettiego. Cicireti 3-0. No, tyle. Tyle by było z Lille w tym spotkaniu. 3-0 w 30 minucie. No i co oni teraz mogą zrobić? No, ciężko im to będzie cokolwiek odrobić. Oczywiście nie takie rzeczy się zdarzały. No ale patrząc na te gramy, Lille jak na razie nic sensownego nie stworzyło. No, dopiero teraz atakują. Piatti. Pablo Piatti do Jasina Benzi, ale ten nad bramką. Rzut rożny, dośrodkowanie, Pablo Piatti i tutaj mamy niespodziankę, gol dla Lille. I co właśnie ciekawe, strzelony przez Piattiego głową, zawodnik 1,60 m coś, bardzo niski piłkarz, to w sumie widać od razu, ale bramki głową strzela. Kiedyś strzelił bramkę głową w Barcelonie, pamiętam jak grał jeszcze w Walencji, teraz w Lille strzela bramkę Paris FC. Zawodnik, który kiedyś w sumie miał być drugim Messim, ale to nie rozmawiajmy o tym. W każdym razie po pierwszej połowie jest 1-3. Wygrywamy dosyć pewnie. Tak naprawdę Lille dopiero pod koniec zaczęło coś grać, pod koniec tej pierwszej połowy i... No i wtedy coś tam zaczęli odpalać i jak widać w drugiej połowie starają się to kontynuować. Yassine Benzia i genialne uderzenie, naprawdę świetny strzał tego zawodnika i jest 2-3. Jest złapanie kontaktu i teraz już jest naprawdę groźnie. Ja mówiłem, że no co tu się może zmienić, jak jest 3-0 z Lille, no jak widać wiele się może zmienić. Bardzo dużo jeszcze czasu do meczu, do końca meczu tego zostało, a już mamy straconą tą ogromną przewagę i tylko jedna bramka teraz przewagi na naszym koncie. Na całe szczęście atakujemy, Szymon Żurkowski wykorzystuje swoją sytuację. Mamy 2-3, no i trochę poprawiamy tę sytuację tą akcją. Bardzo dobre wykończenie tutaj Żurkowskiego.
no niesamowicie odpalił się w drugiej połowie sezonu Polak, bo w pierwszej, jak wiemy, no naprawdę statystykami nie błyszczał, a teraz no pokazał, że może poczuł się po prostu zagrożony ściągnięciem Billinga za darmo, bo było już wiadomo, że do nas przyjdzie w zimę. No i zaczął grać na naprawdę genialnym poziomie. Musis, ale nic z tego niestety nie wyszło. Zmiany, drwnie Lilal, to nie jest dla nas ważne. Ważna jest ta akcja i Strand z genialną okazją wykorzystuje ją. Jest 2-5. I po raz kolejny 3 bramki przewagi naszej drużyny. Tym razem gola dokłada Leif Strand, nasz młody zawodnik ze szkółki, który naprawdę w tym sezonie pokazuje, że może grać w pierwszym składzie naszej drużyny. O, coraz lepiej gra ten zawodnik i bardzo dobre wykończenie tutaj pokazał. Akcja dla Lille, tutaj złe wybicie i Benzia z kolejną okazją, no i jest drugi gol tego zawodnika, jest 3-5. No wykorzystał nasz błąd Benzia, no i po prostu jest 3-5. Na razie ta bramka niewiele zmienia, no jednak jest jeszcze parę minut zostało dla Lille plus doliczony czas, więc mogą o czymś pomarzyć, bo już odrobili trochę strat w tym meczu, no ale jak widać to nie wystarczyło. Walczyli, za to należy ich pochwalić, bo jednak z Lille często udawało nam się w miarę fajne wyniki osiągać, a tutaj naprawdę było bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo dużo bramek, obie drużyny zapewniły tutaj kibicom świetne widowisko. Ostateczny wynik to 3-5 dla Paris FC, 2 bramki Bifoumy, poza tym gol Cicirettiego, Żurkowskiego oraz Stranda po naszej stronie oczywiście. Czas na treningi, tutaj Belcourt notuje podwyższenie oceny ogólnej. Strand niestety nie, ale zagrał dobry mecz i w sumie często gra dobre mecze. Cały czas się rozwija. I właśnie skoro mowa o składzie, no to jak widać szykujemy tutaj 11 na kolejny mecz. Jak to będzie wyglądało, no się okaże już w samym spotkaniu. Jak widać postanowiłem dać okazję Garnierowi, no ale jak to będzie wyglądało ostatecznie, dopiero w samym meczu się tutaj przekonamy. Spotkanie będzie rozgrywane na naszym stadionie przeciwko Nantes, więc może być to ciekawe widowisko. Nantes to nie jest najgorsza drużyna, jaka może się nam trafić. Nie jest to jakaś ekipa, która da nam łatwo sobie punkty odebrać. Grają co prawda na wyjeździe u nas, no ale czy to wiele zmienia? No może to zmienić naprawdę niedużo. Bo różnie z tymi meczami bywa. Czasami u siebie potrafimy przegrać. Nawet dosyć wysoko, no co jak widać na 12 pozycji. Czy to jest zaskakujące? Raczej nie, trzeba powiedzieć. Bo jest tyle drużyn, które mogą być wyżej, że jednak ten wynik no może po prostu nie zaskakiwać, być takim no przewidywalnym miejscem tej drużyny. Tak się prezentuje nasz skład na to spotkanie. No jak widać nie ma tutaj tak naprawdę żadnej zmiany w porównaniu do poprzedniego meczu, poza właśnie Garnierem, o którym już wspominałem. Wystąpi w tym meczu zamiast Storariego. A tak się prezentuje skład FC Nantes. No jak widać nie ma tutaj jakichś dużych gwiazd. Jest kilka piłkarzy, których możecie kojarzyć. Zależy też oczywiście, jak się orientujecie w lidze francuskiej też, ale są też zawodnicy ściągnięci tacy jak Juan Mi, na przykład z ligi hiszpańskiej. No dobra, przechodzimy do pierwszej akcji, Żurkowski. Żurkowski tutaj mijał po prostu zawodnika Nantes bardzo prosto, ale niestety bramki nie trafia. Kolejne uderzenie Żurkowskiego, tym razem Tataruszanu łapie to. Bifouma, dośrodkowanie, Leifstrand przyjmuje piłkę, uderza, ale niestety no spudłował. No naprawdę fatalne uderzenie, a mogła być bramka. Advijaj, dośrodkowanie, kontra, uderzenie, ale łapie to Bernardoni i po pierwszej połowie wynik to 0-0. Bezbramkowy remis. Czy zasłużony? Ciężko powiedzieć, bo jednak walczyliśmy, staraliśmy się, no ale niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Jak na razie jest 0-0, no ale myślę, że jeśli będziemy dalej próbować, to w końcu coś strzelimy. Jednak atakuje FC Nantes, odwija i uderzenie, ale broni nasz golkiper. Podanie do Bifoumy, ten oddaje do Musisa. Po raz kolejny Thievi, Bifouma, uderzenie, ale niestety niecelny strzał. Podanie dalekie, Juan Mi to jakoś przejmuje i zagrywa do swojego kolegi, ale nic z tego nie wychodzi. Jeszcze jednak jest próba dośrodkowania, Advija i jeszcze Martin, nic z tego. No naprawdę zamieszania było spore, jeszcze jest jednak cały czas Tomasson i jest gol.
1-0 dla Nantes. No, strzela bramkę drużyna Kanarków. No to jest naprawdę słaba sytuacja, tym bardziej, że ten mecz się już kończy za kilka minut. Naprawdę, no niewiele czasu zostało, jeśli chcemy to odrobić. No i ciężko będzie. Prawdopodobnie może ten mecz się skończyć takim wynikiem. No ale nie uprzedzajmy faktów. Mamy jeszcze akcję. Thievi Bifuma podaje do Żurkowskiego. I czy Polak wyrówna? Tak jest. Udaje mu się 1-1. Szymon Żurkowski z niesamowicie ważnym golem na swoim koncie. I to jest potwierdzenie tego, że ten sezon naprawdę może zaliczyć do bardzo, bardzo udanych, bo przyszedł z polskiej ligi. No i pokazuje naprawdę wysoką formę, grając tutaj dla Paris FC, dla drużyny, która walczy o Mistrzostwo Francji. Tak wyglądał wynik tego spotkania. Zwycięstwo, znaczy remis, no jakie zwycięstwo. No ta bramka tak i tak mnie cieszyła, że aż no po prostu trochę tak zmysły postradałem, ale nieważne. W każdym razie wynik to remis 1-1, więc stracimy punkty i to niestety nas oddala od tego zwycięstwa w lidze francuskiej, o którym mówiłem. Może nas nawet go pozbawić. Zobaczymy, jak to ostatecznie wygra. Mamy jeszcze spotkania 2 do końca sezonu. Czas na trening tutaj. Tym razem bez żadnego wzrostu overalla. No ale rozwijają się powoli nasi piłkarze. Kolejne spotkanie rozegramy z AS Monaco, więc czeka nas naprawdę trudne wyzwanie. Dlatego też Storari wraca do pierwszego składu. Zagra w nim także Axel Bamba. No który jak na razie po prostu ma najwyższy overall z obrońców. No i pokazuje, jeśli gra, to potrafi pokazać, że jest naprawdę solidnym obrońcą. To trzeba mu przyznać. Tak więc przenosimy się na nasz stadion, bo gramy na naszym obiekcie. No i zmierzymy się z AS Monaco. Naprawdę ciężkie spotkanie się tutaj szykuje. Monaco na pewno nie da sobie łatwo punktów odebrać tutaj, mimo że gra na wyjeździe. Więc kolejny mecz w sumie gramy u siebie. No ale poprzedni, co z tego, że graliśmy u siebie, zremisowaliśmy. A teraz mamy zdecydowanie trudniejszego rywala. Jak więc to ostatecznie się zakończy? Przekonajmy się. Skład naszej ekipy tak się prezentuje tutaj. No, mówiłem już, co się zmieniło. Powrócił Storari do składu i także Bamba. Reszta tutaj bez rotacji na innych pozycjach. Cały czas Tyrio, Strand, Bifuma oraz Cicretti w ataku. Jak na razie się spisują, więc po co ich zmieniać? A Monaco, tak prezentuje się ich jedenastka. Są gwiazdy. No naprawdę bardzo dobra jedenastka. Anderson, Keita, no i Mbappe oczywiście. No i jeszcze Jovetic, doświadczony już zawodnik, który także potrafi pokazać naprawdę kawał dobrej gry. Cicretti. Dośrodkowanie do Thieviego, ale ten niestety obok bramki. Musis do Bifumy, ten do Cicirettiego. Tutaj Cicretti mija obrońców, podaje naprawdę genialnie do Bifumy, ten do Stranda i Strand się nie myli. Norweg strzela kolejnego gola dla Paris FC, pierwszego gola w tym spotkaniu. Jest 1-0 po strzale naszego młodego talentu. Naprawdę bardzo ważny gol. Bardzo ważny gol. Fajnie, że strzelamy pierwsi bramkę w tym spotkaniu, bo jest to, no, jak już mówiłem, naprawdę ciężkie spotkanie. I taki gol jest na pewno bardzo ważny dla naszej drużyny. Akcja po prostu świetna. No i wszystko tutaj wyszło. Akcja jednak dla Monaco. Jovetic, ale obok bramki. Słaby ten strzał. Jednak atakuje dalej Monaco i po raz kolejny Jovetic ma okazję i jej nie marnuje. Jest 1-1 i niestety remisujemy, a tak naprawdę nasi przeciwnicy remisują z nami. 1-1. No cóż, straciliśmy tego gola, daliśmy się trochę tutaj odsłonić. Naprawdę miał masę miejsca Jovetic. Tak naprawdę to jego kolega miał masę miejsca, żeby Jovetićowi zagrać, a Jovetic to świetnie wykończył. Zrobił to po prostu to, co do niego należało. Thievi Bifuma. Tutaj dribbling w jego wykonaniu. Podanie nie doszło, ale jest pomyłka. Niestety nie wykorzystana przez Torariego. Strzał został obroniony. Cicretti dośrodkowuje. Junior Sambia niestety nie dociera do piłki, jednak jest Bifuma. Odgrywa do Żurkowskiego. No i tutaj niestety tylko poprzeczkę. Tutaj próba dobitki jakaś, ale niestety nieudana. I akcja, kolejna akcja dla Monaco. Mbappe podaje do Felipe Andersona i tutaj Bernardoni nas ratuje.
Więc mamy po pierwszej połowie remis 1-1. Naprawdę ciekawe spotkanie, dużo akcji po jednej, czy to po jednej, czy po drugiej stronie. No trzeba powiedzieć, że no, mecz może się podobać i są bramki. No wszystko wygląda jak należy. Tylko my chcielibyśmy tutaj odnieść jednak zwycięstwo. Walczymy więc, Musis. Podaje do Żurkowskiego, Polak strzela z dystansu, ale strzał został zablokowany. Cicciretti dośrodkowuje. Stambia dotarł do piłki, nad bramką jednak ten strzał. No szkoda. Żurkowski do Storariego, Bifuma. Podaje do Musisa, Musis! Nic z tego, jeszcze próbuje dotrzeć do piłki Bifuma, ale mu się to nie udaje. I Monaco, a Felipe Anderson. Anderson na skrzydle dośrodkowuje, Balde Diao próbuje dotrzeć do piłki, nic z tego, jednak jest Mbappé, na całe szczęście łapie to Bernardoni. I po raz kolejny Keita, nic z tego, na całe szczęście po raz kolejny nasz bramkarz nas ratuje. Jednak tutaj popełniamy błąd niestety. Klein, dośrodkowanie, Diakabi, no ale nic z tego nie wychodzi. No i na całe szczęście. Thierry Bifuma. Bifuma. Tutaj naprawdę świetny zwód, ale nic z tego nie wyszło. No ale naprawdę fajnie Bifuma się prezentuje. No, tylko nie ma tej bramki. Storari. Podaje do Żurkowskiego i jest gol. Jest gol. Jest ta bramka. Szymon Żurkowski 2-1. Niesamowicie ważny gol. I Polak po raz kolejny pokazuje, no, że jest po prostu... Staje się powoli naszą gwiazdą. Jest piłkarzem, który obecnie jest chyba w najlepszej formie z całej naszej drużyny. Lepszej nawet od Bifumy, tak mi się przynajmniej zdaje, bo naprawdę tyle bramek strzelać, jak się gra w środku pomocy, to jest coś naprawdę rzadko spotykanego. To jest zwykły taki środkowy pomocnik, nawet bardziej defensywny niż ofensywny, a mimo wszystko jest naprawdę brankostrzelny, no niesamowity piłkarz w tym sezonie. A tak naprawdę w drugiej połowie tego sezonu, będąc bardziej szczegółowym, jeszcze Monaco, nic z tego nie wyszło. I to nas ostatecznie uratowało. Uratowało to nasze zwycięstwo. Wynik 2-1, bardzo ważne zwycięstwo. No ale czy to da nam jeszcze szansę na mistrzostwo? No, ciężko tutaj stwierdzić, bo zostało tylko jedno spotkanie, ale niełatwe spotkanie. Jednak do tego meczu przejdziemy zaraz. Jak na razie naprawdę bardzo ciekawe spotkanie w naszym wykonaniu. Mogło to wyglądać nieco lepiej, bo dawaliśmy jednak za dużo miejsca dla Monaco, ale na całe szczęście wygraliśmy to spotkanie. Czas na trening i po raz kolejny bez wzrostu overalla u żadnego z tych piłkarzy naszych, ale to nas nie boli, bo ważne, że się po prostu rozwijają. Czas przeszkładać skład na ostatnie spotkanie ligowe. Tak jest, już ostatnie spotkanie, już szykuje się zakończenie tego sezonu. Olympique Lyon kontra Paris FC na stadionie naszych rywali, na stadionie w Lyonie. Naprawdę szykuje się tutaj szlagier, trzeba powiedzieć, bo nasza drużyna obecnie, no, to jest jedna z najlepszych drużyn w lidze, więc szlagier, no a Lyon to jest po prostu marka sama w sobie, jeśli chodzi o ligę francuską. Co prawda miewają gorszy moment, jednak obecnie w tym sezonie, no trzeba powiedzieć, że radzą sobie naprawdę dobrze, bo trzecia pozycja nad Monaco to naprawdę dobre miejsce. Tak się prezentuje tutaj ich skład. No wygląda to dosyć ciekawie, ale jak się zaprezentuje, no to się dopiero okaże w samym spotkaniu. Mają na pewno kilka ciekawych nazwisk godnych uwagi. A jeśli chodzi o nasz skład tutaj, no to nie postawiłem tutaj na jakieś specjalne niespodzianki. No jak widać, skład standardowy do bólu. O, taki sam jak w poprzednim spotkaniu. Strand, Bifuma, Cicciretti, Żurkowski, Storari, Musis, Udol, Bamba, Janvier, Sambia oraz Bernardoni na bramce jak to zwykle. No i Lyon zaczyna z akcją ofensywną. Uderzenie, nic z tego, na całe szczęście. Masa szczęścia, bo ten strzał to naprawdę niezwykle by było, jakby wpadł. Muto się świetną okazją i jest gol, niestety jest ten gol. Jest 1-0 dla Olympique Lyon. No i musimy odrabiać wynik. No cóż, nie wygląda to najlepiej. No, jak na razie Lyon to Lyon atakuje, to Lyon dominuje w tych pierwszych 20 minutach. To oni stwarzają sobie sytuację i w końcu to oni z nich wykorzystali. Gol dla Olympique Lyon. Bardzo ważny gol. No jednak dla nich w sumie to aż takiego dużego znaczenia nie ma. To trzeba przyznać. Żurkowski tutaj no niesamowicie się zachował. Nie dał sobie odebrać tej piłki, po prostu idzie przed siebie, nikt nie jest w stanie go zatrzymać.
i strzela bramkę na 1-1, daje nam wyrównanie Polaki. Kolejny gol, kolejny mecz z golem na jego koncie. No niesamowita forma, już jak już wspominałem, asysta od Szranda, no i gol, no niesamowity gol. Naprawdę świetnie, naprawdę genialne zawody w wykonaniu Polaka. No, po takim sezonie no to powinien mieć reprezentację zagwarantowaną. Arnold, podanie do Redondo, uderzenie i na całe szczęście nie wpada to, chociaż mogło wpaść, byłoby naprawdę dziwnie. A tym razem Bifouma i gol! Mamy bramkę, która daje nam prowadzenie. Tak jest, udaje nam się tego dokonać. Thierry Bifouma naprawdę świetnie się zachował, cały czas pokazuje, że jest godnym zastępcą Ishana Sako. Podanie do Bifoumy. Ten tutaj świetnie wszedł między obrońców i gol i bramka. Do Stranda podanie. Wycofanie do Bifoumy, Thierry, ale strzał niestety obok bramki. Nic z tego nie wyszło, szkoda, bo mogła być druga bramka na jego koncie i no i naprawdę zagwarantowanie sobie w miarę ciekawego wyniku przed drugą połową, ale jak na razie jest tylko jednobramkowe prowadzenie, więc może to w każdej chwili wypaść nam z rąk tak naprawdę. Więc będzie trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważnie grać w tej drugiej połowie spotkanie, bo Lyon jak widać nie zamierza się poddawać. Muto, podanie, Traore próbuje dotrzeć do piłki, nic z tego, ale jest Darder na całe szczęście, obok bramki ta piłka przylatuje. Cicciretti, cały czas Włoch, uderzenie, nic z tego niestety, a była naprawdę świetna okazja, jeszcze próba dobitki, ale także jest nieudana. Muto, ciekawa akcja, ale strzał, no już nie najlepszy. Czas na zmiany, Henriksen, Nemane oraz Zahibo, ta trójka się tutaj pojawi. Piłkarze, którzy no nie grają aż tak dużo obecnie w ostatnich spotkaniach, no Henriksen gra najczęściej, ale Nemane i Zahibo w drugiej połowie tego sezonu naprawdę sporo stracili, jeśli chodzi o częstość gry. Jednak nie rozwodźmy się nad tym, atakuje Lyon, jak na razie bez bramki, jednak kolejna próba także kończy się niepowodzeniem i na całe szczęście mają jednak rzut rożny, uderzenie głową i nad bramką to przelatuje. No ale teraz my odpowiadamy, Żurkowski, uderzenie z dystansu, łapie to Lopez, ale ostatecznie spotkanie wygrywamy. Tak jest, wygrywamy ten mecz z Lyonem. No zwycięstwo po raz kolejny nad naprawdę dobrym rywalem, tak jak i w poprzednim spotkaniu z Monaco. Teraz wygrywamy z Olympique Lyon po golu Bifoumy, po golu Żurkowskiego. No dwóch naszych najlepszych piłkarzy obecnie, patrząc na ich formę oczywiście. Jeśli chodzi o overall, to wygląda nieco inaczej. No ale wiadomo, to jest FIFA, to i te overale mają jednak znaczenie. Na razie jednak cieszmy się z tego zwycięstwa. Niestety nie dało nam ono mistrzostwa, ale dało nam naprawdę sporą nagrodę finansową. Szkoda, że jej prawdopodobnie nie będziemy mogli wykorzystać w przyszłym sezonie, no ale cóż, taka już jest FIFA. Niestety nic z tym za bardzo nie można zrobić. Trzeba po prostu liczyć, że no, rozwiną tryb kariery w następnej edycji i w ogóle w kolejnych FIFAch będą go rozwijać. Piłkarzem miesiąca maja został Thierry Bifouma. Ciekawy wybór, bo grał dobrze, ale dobrze grał także Żurkowski na przykład. No i jak widać tutaj mamy właśnie tabelę, jak mówiłem, nie zagwarantowało to zwycięstwo z Lyonem nam tutaj mistrzostwo, bo po nie sięgnął PSG tutaj z przewagą 3 punktów. Na trzecim miejscu jest Lyon, z którym wygraliśmy, z 10 punktami straty do nas. Potem jest Monaco i Montpellier. Montpellier ciekawy sezon jak widać, naprawdę wysoka pozycja jak dla nich. No a na dole tabeli Trua, które sobie na początku radziło dobrze, ale później jak widać trochę no, opuścili swoją grę. Metz jest na 19 pozycji, a 20 jest Stade Reims, które wraca do Ligue 2. No cóż, tak im to wyszło. No Marsylia może też trochę zawiodła w tym sezonie z innych klubów. A Lille, no na początku szło im gorzej i troszkę podnieśli się z tych dolnych miejsc w tabeli. Czas na strzelców, tutaj Neymar i Bifouma na pierwszym miejscu, ex aequo, 16 bramkami. Potem jest Kakuta, o którym już wspominałem w poprzednich odcinkach, i Roland, który także ma dobry sezon, oraz Iglesias, który też nam bramki strzelał już w meczach naszych z Gangon. Jest także Muto w czołówce, który też nam bramki strzelał. Są ci znani nam zawodnicy tutaj. Jeśli chodzi o asysty, Bifouma tutaj zdominował. Niesamowicie się tutaj zaprezentował, 17 asyst, a drugi Toveu ma tylko 10. Potem mamy jeszcze Konate, a jeśli o nasz klub chodzi, to mamy też Musisa, Henriksena,
Więc jak widać, naszych piłkarzy tutaj nie brakuje. Czyste kąta, no Bernardoni 9 czystych kąt. Nie najgorszy wynik, chociaż no brakło mu tych trzech czystych kąt do Mandandy pierwszego, który tutaj jest pojedynczym liderem, jeśli chodzi o ten aspekt gry. Czas na Puchar Francji, a tutaj zwyciężyło Monaco. Zwyciężyli oni w Copa Nationale, wygrywając w finale pewnie z Nantes. Jak widać, mieli dosyć trudną drabinkę, bo grali z PSG, grali z Saint-Étienne oraz z Lyonem. Nantes miał zdecydowanie prościej. Zaś jeśli chodzi o Puchar Ligi, tutaj zwyciężyło PSG, wygrywając w finale naprawdę wysoko z Bordeaux. No cóż, zmiażdżyli tutaj Girondystów w tym spotkaniu, no ale wcześniej jedynie skromnie z OCR, to jest ciekawy wynik. Grali też z Olympique Lyon oraz z Troyes. Tak się to prezentowało, jeśli chodzi o drabinkę tego turnieju. Tutaj mamy także baraże do Ligue 1 i Troyes utrzymało się w lidze, więc mają dużo szczęścia, chociaż mecz, jak widać, był naprawdę ciekawy. Aż nie wiem, czy to nie był dwóch przypadkiem, nie mam w sumie pojęcia, jak to wygląda. No i tutaj już raczej nie istotne turnieje. Czas na Ligę Europy, bo to jest już ważniejszy turniej. Tutaj mamy zwycięstwo Sevilli, która no pokazywała kilka lat temu, że dominuje w tej lidze, no i w tym sezonie także jej się to udało. No boli mnie trochę to, że wygrali aż 5-0 z Walencją, no ale przynajmniej Walencja pokonała Liverpool wcześniej, więc nie zaprezentowała się raczej źle. No w finale Sevilla zagrała z Napoli 2-1, musiał być wyrównany finał. Napoli, jak widać, także miało ciężką drogę do finału. Sevilla także niełatwiej, bo Lyon, który radził sobie nieźle u nas w lidze, no i Villarreal. Także solidna ekipa. W Lidze Mistrzów zwyciężył Manchester United, wygrywając z Tottenhamem angielski finał, naprawdę niezwykłe. Zwycięstwo United, którzy wcześniej pokonali PSG i Real Sociedad, który naprawdę wysoko dotarł, co ciekawe. No i potem Bayern, zaś Tottenham zmierzył się z Benficą, z Robą, która pokonała Barcelonę, co ciekawe. No i z Chelsea, którą pokonali dosyć pewnie, bo 4-1 w dwóch meczu. Czas na inne ligi. Tutaj Liga Angielska i Chelsea naprawdę zdominowała tą ligę. 98 punktów. Rzadko zdarza się w FIFA, że bot zdobywa taką ilość punktów. Szkoda, że nie graliśmy w Lidze Angielskiej, byłoby ciekawiej. No ale cóż, tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o Ligę Angielską. Chelsea zdominowała. Naprawdę świetny sezon w jej wykonaniu. A na dole Sunderland. Nic nowego. Jeśli chodzi o drugą ligę francuską, przyjrzyjmy się. Tutaj awansuje Dijon oraz Nancy. No i Lorient, jak wiemy, już przegrało w barażach z Troyes, niestety. Albo stety, jak to woli. Oster nie może się cały czas dostać, bo jak widzę, cały czas walczą, ledwie co. Tak są blisko, a jednak tak daleko. W Hiszpanii zwyciężył Real Madryt 92 punktami, więc także nie najgorzej. Barcelona 6 punktów straty, trzecia Sevilla, ciekawy wynik. Czwarte miejsce Atletico, moja Walencja dopiero 9, no a na dole Rayo Vallecano, Osasuna, Real Oviedo, więc nie ma zaskoczeń. Jeśli chodzi o Holandię, PSV zwycięża, drugi Feyenoord, a trzeci Ajax Amsterdam, potem jest AZ Alkmaar, FC Utrecht, więc tutaj nie ma jakichś dużych zaskoczeń, te czołowe ekipy są na swoich miejscach. Nie wiem, może Vitesse mogą być trochę wyżej, albo Twente, Herenveen, nie wiem, to też są solidne drużyny, które potrafią walczyć o te wysokie miejsca w tabeli. W Bundeslidze zwyciężył Bayern, więc nie ma zaskoczeń, ale Borussia ma tylko 2 punkty straty, więc także nie zagrali najgorzej. Potem jest Mönchengladbach, Bayer, Schalke i Wolfsburg, następnie Lipsko w Hoffenheim, więc te czołowe ekipy, trzeba powiedzieć. Na dole Ingolstadt, Union Berlin. I zaś jeśli chodzi o polską ekstraklasę, tutaj na czele jest Legia Warszawa. Potem jest Lech i Jagiellonia, ale to jest oczywiście dopiero pierwsza runda, bo niestety w FIFA tego zobaczyć tych następnych nie możemy. Na dole tabeli Sandecja z ogromną stratą punktową. Portugalia. Tutaj mamy Benfica z naprawdę dużą przewagą 12 punktów nad FC Porto. Trzecia jest Braga, czwarty Sporting, więc tutaj nie ma także zaskoczeń, jak widać. Jeśli chodzi o Rosję, to Zenit na pierwszym miejscu, drugi jest Rubin Kazań, no, który w ostatnich latach w rzeczywistości nie radzi sobie jakoś super dobrze, no ale tutaj osiągnęli drugie miejsce, czyli naprawdę dobrą pozycję. Potem jest CSKA Krasnodar, zaś jeśli chodzi o Turcję, standardowa trójka,
Galatasaray, Beşiktaş i Fenerbahçe z naprawdę niewielką stratą punktową pomiędzy sobą. We Włoszech Napoli wygrywa, co ciekawe, Juventus 3 punkty straty, no w końcu Neapolitańczycy wygrali. Mamy też Milan na trzecim miejscu, czwarta Roma, potem Lazio i Inter. Zaś jeśli chodzi o dół tabeli, to Empoli, Chievo Verona oraz jakaś jeszcze ekipa, której nie zobaczyłem. No i czas na przegląd składu, jak to zwykle tradycyjnie bywa po końcu sezonu, czy tam w ogóle po końcu sezonu, czy tam po końcu też okienek. Bernardoni ma kluczowy bramkarz, Maes rezerwowy. Sambiano to jest zawodnik, który cały czas się rozwija, naprawdę uniwersalny piłkarz. CDB po tym sezonie odejdzie, czy nawet kończy karierę, już nawet nie pamiętam. Wallet dopiero co przyszedł ze szkółki, a Albert no, rozwija się dosyć przeciętnie. Jean Wiet, nasz kluczowy zawodnik. No Bamba także gra w miarę często. No i cały czas jest też młody. Yohu to jest nasz solidny rezerwowy, który zawsze może wejść. Belku, no zobaczymy, czy w ogóle zostanie. I zaś jeśli chodzi o Garnier Rano, to nawet się rozwija dosyć ciekawie. Mam też Adriana Belkura, nowego Belkura, który jest ciekawszy od swojego kolegi o tym samym nazwisku. Mam też Chevaliera, który jednak jest dosyć przeciętny. I Milota, który grał na wypożyczeniu w Gazelek. Delen gra na lewej obronie jako rezerwowy, jest także For i Le Creux, który ma duży potencjał, ale statystycznie brakuje mu trochę szybkości. Mathieu Udol to nasz podstawowy lewy obrońca bezsprzecznie. Zaś jeśli chodzi o Zahibo, to troszkę w tej drugiej połowie sezonu grał niewiele. Garnier, no rezerwowy, a Dal w ogóle nie grał. Musi to nasz podstawowy zawodnik, który wygląda naprawdę super. Storari się rozwija, jest na dobrej drodze do tego, żeby Musisa gonić. Nemany, no to trochę już jego rozwój przystopował niestety. Zaś jeśli chodzi o Maxima Jakobsa, no to wygląda ciekawie jak na zawodnika ze szkółki i będzie trzeba dać mu więcej szans. Chevalier miał dobre mecze, ale statystycznie wygląda gorzej niż Jacobs. AB dochodzi, więc nie ma co się za bardzo rozwodzić na jego temat. Roche jest niezbyt też ciekawym zawodnikiem, a Henriksen, no to jest piłkarz, na którego będzie trzeba stawiać. Tak samo jak zresztą Żurkowski, no, który zaprezentował się genialnie w drugiej połowie sezonu. No i tylko go za to wypada chwalić. Lemens to piłkarz z niesamowitym potencjałem, ale z kilkoma brakami, które mam nadzieję się tutaj naprawią, jeśli chodzi o jego rozwój. Cicciretti nas podstawowy zawodnik, Alami odchodzi, co już jest potwierdzone. Bifuma to jest piłkarz, no, który zastąpił Sako w tym sezonie. Choco Unte, no nie gra. Jeśli chodzi o Ishana Sako, no to niestety jest kontuzjowany przez większą część tego sezonu. Strand, no niesamowity rozwój w tym sezonie, niesamowity progres. No naprawdę przełomowy sezon w jego wykonaniu. No i jest jeszcze Gerin, no, który nie grał. Cóż więcej mogę na jego temat powiedzieć? Niezbyt perspektywiczny zawodnik w porównaniu do innych naszych skrzydłowych ze szkółki. No i jeszcze tutaj statystyki. Najwięcej meczów zagrali Jean-Vie, Musis oraz Bernardoni. Za nimi jest Cicciretti. No i potem Udol już jest 10 meczami straty do nich, jeśli chodzi o ilość występów. Właśnie jeśli chodzi o bramki, bezsprzecznie liderem jest Bifuma. Na drugiej pozycji Żurkowski z 12 bramkami, więc także dobry wynik. No i na trzecim miejscu Sako, no, który jest niestety kontuzjowany. Zaś jeśli chodzi o asysty, to także dominuje Bifuma. Potem jest Musis, Cicciretti oraz Henriksen, który także niezły wynik osiągnął. No i ocena na zakończenie sezonu jest oczywiście znakomita, więc nie ma co się dziwić. Naprawdę świetny sezon w naszym wykonaniu. A jaki będzie następny? No o tym się przekonamy w kolejnych odcinkach naszej kariery, bo ten już się kończy, tak jak kończy się ten sezon. Zachęcam do ocenienia tego odcinka, do skomentowania go, no i do czekania na kolejne odcinki tej serii. Cześć!